Chciałbym, żebyśmy zobaczyli dalej do Bożego Słowa, do tego drugiego listu Piotra. Jeśli macie Biblię, otwórzcie drugi list Piotra. Bo tutaj mówimy, i ten list mówi, i jak wspominałem dwa tygodnie temu, i list Judy mówi o tym, że około roku 64 po Chrystusie, kiedy Piotr zbliżał się powoli do kresu swoich dni, później podczas prześladowania za Nerona, Neron już wtedy rządził od 50 bodajże 6 roku do 68 po Chrystusie, a więc później przychodziły takie bardzo wielkie prześladowania. I Piotr w tym liście, tak jak Paweł w drugim liście do Tymoteusza, Piotr w tym liście, w tym pierwszym rozdziale, w wierszu 14, mówi o tym, że jego życie dobiega końca. To jest ciekawe i wiecie, też apostoł Paweł, apostoł Piotr o tym pisze. Nie wszyscy może mamy do końca taką od Pana świadomość, że Pan nam mówi, wiesz, twoje życie dobiega końca. Gdyby dzisiaj Bóg ci powiedział, twoje życie dobiega końca. Kiedyś przyszedł prorok Izajasz do jednego z królów i mówi tak, uporządkuj swój dom. Uporządkuj swój dom, twój czas dobiegł końca. Moi drodzy, każdy z nas musi być świadom, że nasze życie prędzej czy później, chyba że Pan przyjdzie do tego czasu, ono się skończy. My jesteśmy pielgrzymami, mamy ten ułamek naszego życia, który decyduje o wszystkim wieczności. To jest ułamek, dosłownie. Wobec wieczności właściwie nie ma o czym mówić. Ale te dni, które Bóg dał tobie i mnie, są decydujące tam, gdzie będziemy po śmierci. Bóg w różnoraki sposób do nas mówi. Bóg w różnoraki sposób wzywa nas do tego, żebyśmy za Nim szli. A więc Piotr ma to objawienie. Król Hiskiasz, wiecie, człowiek czasami się trzyma kurczowo życia. Z jednej strony to jest dobre, bo tak nas Bóg stworzył, wie, że to jest ta chęć i pragnienie życia, ale kiedy dzisiaj, czy wczoraj wieczorem czytałem Biblię i tam czytam, że Chrystus jest moim życiem. Chrystus jest moim życiem. Czyli jeżeli ja umieram, ja ciągle z Nim jestem i właściwie jestem z życiem. Rozumiecie to? On jest moim życiem. A więc czasami trzymamy się kurczowo czegoś, co jest tak przemijające i ulotne, ale prawdziwe życie jest w Jezusie Chrystusie. Jeśli masz Jezusa, masz życie. I Hiskiasz zrobił pewną taką rzecz, którą może każdy z nas by zrobił. Wołalibyśmy do Boga, Boże, daruj mi jeszcze trochę. Jeszcze chciałbym trochę pożyć. I Bóg wysłuchał proroka Hiskiasza. I wiecie, kiedy czytasz dalej Biblię, okazuje się, że chyba nierozsądną była modlitwa Hiskiasza. Z czego to wnioskuję? Z tego, że kiedy czytam dalej tą historię życia królów judzkich i historię Hiskiasza w tych 15 latach, o które Bóg mu przedłużył życie, urodził mu się syn, który był najbardziej odstępczym królem w Judzie. Wiecie, chciałbym, żebyśmy na coś spojrzeli. Kiedy Bóg mówi słowo do nas, ono tutaj jest. Mamy to słowo. I Piotr mówi tak, ja odchodzę, mi Bóg to objawił, jestem gotów odejść. I Piotr nie sprzecza się, nie prosi, nie mówi do Boga, Boże, dodaj mi jeszcze trochę lat. On mówi, jest koniec. Zrobiłem, co miałem zrobić, dobiegłem do końca, Bóg zakreślił moje granice, oto jestem gotowy, aby odejść na spotkanie z Bogiem. Życzę każdemu z nas, żebyśmy byli w tym miejscu, co był Piotr, aby być gotowym, kiedy Pan ciebie odwoła z tej ziemi, bo nie wiadomo, kiedy to będzie. Może sobie myślisz, ja jestem młody, ja mam przede mną całe życie. Co to znaczy całe życie? Życie jest teraz. Nie wiesz, co będzie za 5 lat, za 8 lat. Nie wiesz, co będzie jutro.
Bóg pyta się, czy dzisiaj jesteś w tym miejscu, w którym On by chciał ciebie widzieć, czy jesteś w miejscu Jego woli, wypełnienia Jego słowa, bo nie wiesz, co będzie jutro. Pytam się, czy masz życie? Czy masz naprawdę Chrystusa? Czy On jest obecny? Robimy wielkie plany. Ale muszę wam powiedzieć, to wszystko może być w jednym momencie zdmuchnięte. Mówiliśmy, przecież miało być inaczej. A więc Piotr mówi, ja odchodzę, ja się nie sprzeczam z Bogiem, ja nie proszę Go o kolejne lata, ja jestem gotowy, dobiegłem do końca, zrobiłem, co miałem zrobić, wykonałem Bożą wolę. Kochani, Bóg chce nas przygotować na ten dzień. Bóg chce przygotować nas na ten dzień. Czy to będzie fizyczna śmierć, czy to będzie przyjście Pana, mamy być przygotowani, abyśmy się nie wstydzili. Piotr mówi, pisze do was, aby umocnić waszą wiarę, abyście się nie zachwiali w waszej wierze, aby wasza wiara pozostała mocna, bo dni, w których jesteśmy, są złe. Jak już nieraz mówimy na tym miejscu, zawsze są złe dni. Świat jest pogrążony w złych rzeczach. I najgorsze jest to, że czasami Kościół próbuje małpować świat. Próbujemy, mówię o nas wszystkich, trochę tutaj generalizuję celowo, jakby czasami świat jest zachłyśnięty czymś, czym nie powinien być. Kościół jest zachłyśnięty czymś, czym nie powinien być zachłyśnięty. I Piotr o tym pisze. On pisze w czasie, kiedy Kościół jest poddany kolejnej wielkiej próbie. Nie tylko cierpienia, o czym pisze w pierwszym liście. Tam są, już zaczęły się prześladowania. Tam są różne niewygodne sytuacje, w których znajdują się chrześcijanie. I w pierwszym liście Piotr uczy nas, jak mamy się zachować w takich sytuacjach. Czy to w pracy, czy to w rodzinie, gdziekolwiek. Ale w tym drugim liście apostoł Piotr mówi, że są ludzie, czy powstają ludzie, czy zjawiają się ludzie pośród wierzących, którzy zaczynają w tym drugim rozdziale, wierszu pierwszym, głosić tutaj zwodnicze nauki, dosłownie herezje z języka greckiego. Oni głoszą dziwne rzeczy i chcą pociągnąć tych nieumocnionych wierze, tych słabych wierze, tych, którzy nie stoją mocno w wierze. Nigdy nie będziemy stać mocno w wierze, jeśli nie będziemy znać Boże Słowo. Wtedy co tak naprawdę będziesz wierzył? Swoim emocjom, uczuciom, zdrowemu rozsądkowi? Ci się wydaje, że masz zdrowy rozsądek? Potrzebujemy słowa. Potrzebujemy tej prawdy. I ci ludzie, to była nauka tak zwana antynomistów, gnostycka nauka, którzy mówili, ciało jest samo w sobie grzeszne, złe, Bóg nie mógł stworzyć ciała, Chrystus nie mógł zostać wcielony i tak dalej. Ci ludzie głosili tego typu rzeczy i doszli do kolejnej rzeczy. Liczy się tylko twój duch, twoja duchowa relacja z Bogiem, ale twoje ciało, ono i tak już jest grzeszne, możesz z nim robić, co chcesz. I zobaczcie w tym drugim liście, co chwila jest o niecnych pożądliwościach cielesnych, o rozwiązłości, o cudzołożnicach. Tu jest całe mnóstwo miejsca, które mówi o tym rozpasaniu, dosłownie. Paweł tam używa słowa rozpasanie pod względem seksualnym, niemoralności. I ci ludzie wchodzą do kościoła i głoszą i mówią tym nowonarodzonym niemowlętom w Chrystusie, możecie robić, co chcecie. To nie ma wpływu na wasze zbawienie, to nie ma wpływu na waszego ducha, to nie ma wpływu na waszą relację z Bogiem. Moi drodzy, żaden tytuł najbardziej święty w oczach ludzi nic nikomu nie pomoże, jeżeli nasze życie nie będzie święte, nie będzie w czystości. Piotr mówi, oni są zakałą na waszych ucztach miłości.
każdy z nas musi się pilnować, moi drodzy, osobiście. I Piotr właśnie do tego wzywa. On tutaj przemawia osobiście do każdego wierzącego człowieka, którego jeszcze Pan nie odwołał z tej ziemi, który ciągle jeszcze jest w drodze, a nie wiemy, kiedy będziemy odwołani. Zawsze musimy być gotowi. Jak mają umocnić swoją wiarę, swoją ufność ku Bogu, aby nie upadli. Dzisiaj z tego, co czytam, wielu wierzących ludzi jakby traci ufność ku Bogu w wyniku różnego rodzaju ciężkich przeżyć, przez które przechodzą. Kochani, będziemy, i Biblia nam mówi, że wierzący ludzie, jest takie wspaniałe słowo u proroka Izajasza, sprawiedliwy ginie, a nikt tego nie bierze sobie do serca. Niektórzy myślą, że sprawiedliwy nigdy nie dozna porażki, czy, albo inaczej, nigdy nie dozna z punktu widzenia ludzkiego nieszczęścia, problemów, jakiejś tragedii czasami. Ale tam jest to słowo o sprawiedliwy ginie i nikt się nad tym nie zastanawia. Może myśli tak, widocznie zgrzeszył i spotkała go kara. Ale co możemy powiedzieć o Hiobie, który był mężem bogobojnym, sprawiedliwym i podobającym się Bogu. I wielu ugina się pod wpływem przeżyć. I jak Hiob wołamy do Boga, i pamiętam takie chwile w moim życiu, że chodziłem, czy to wyjeżdżałem gdzieś w górę, chodziłem i wołałem do Boga i nie miałem żadnej odpowiedzi. I wydawało się, jakby jest, wiecie, niebo z brązu. I pytam, Boże, daj mi odpowiedź, daj mi słowo. I nie było odpowiedzi. I czasami jest tak, że kiedy wołasz do Boga, nie słyszysz odpowiedzi. Piotr mówi, dlatego umocnij swoją wiarę, abyś nie upadł, abyś się nie wycofał, aby wrogowi nie udało się ciebie odciągnąć. I druga rzecz, tam nie tylko była niemoralność. Kościół znalazł się pod ogromną presją drwin i szyderstw ze strony tak zwanych wierzących, oziębłych, odpadłych, ale także ze strony świata. Gdzie jest to obiecane jego przyjście? Przecież wszystko tak trwa, jak trwało. Piotr mówi, ja odchodzę, ale to napisałem wam ten krótki list, aby was umocnić, przypomnieć, abyście, mówi, mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Bożego Królestwa. Kochani, krótki list, ale niezwykle ważny. Ważny, aby stoczyć dobrą walkę o wiarę, jak pisze Juda, raz świętym podaną, bo on to samo pisze do tej odnośnie tej samej sprawy. Właściwie gdybyś wziął list Judy, to byś go mógł włożyć do listu drugiego Piotra i zostanie jeszcze trochę więcej, bo ten drugi list Piotra jest troszeczkę obszerniejszy. Ale zawiera to samo. To samo ostrzeżenie, jakby dwóch świadków stoi. Wiecie, że sprawa zawsze musiała oprzeć się o co najmniej dwóch świadków, którzy stoją i dają świadectwo. Po co? Abyś mógł być pełen zwycięstwa, drogi bracie i siostro. Abyś mógł stać w wierze, kiedy inni może będą padać, a ty będziesz trwał w wierze przy Bogu. Ale nie stanie się to automatycznie. Piotr mówi, dlatego, że tak jest. Coś musicie zrobić. W tym pierwszym rozdziale on nie tylko mówi od trzeciego wiersza, boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. I rzeczywiście przez te boskie obietnice nam darowane staliśmy się uczestnikami boskiej natury. Mamy udział w Bożym życiu. Narodziliśmy się z góry, czyli narodziliśmy się z Ducha Bożego, z Bożego Słowa, z Bożej Prawdy. Nie zmieniło się twoje życie w wyniku twoich własnych zabiegów. Sami byliśmy świadomi, że nie potrafimy się zmienić. Nie potrafimy. Chcieliśmy, postanawialiśmy, nie potrafiliśmy. Ale to jest właśnie piękne, że kiedy wołasz, mówisz, Boże, nie jestem w stanie.
Jestem grzesznym, zgubionym człowiekiem. Okaż mi łaskę. Zmiłuj się nade mną. Wtedy Pan podnosi nędzarza z prochu i sadza go z książętami. Wysadza nas wysoko. Biblia mówi w okręgach niebieskich. Tych, których zrodził przez moc słowa i ducha. Oto On dał ci nowe życie, nowe serce, nowe pragnienia, nowe tęsknoty. Ta boska moc obdarowała ciebie wszystkim, całym potencjałem, aby prowadzić życie dobre, podobające się Bogu, w Bożej, w pobożności. Ale on też mówi, Piotr, mówi, że do tego wszystkiego, do tej wiary, którą żeście posiedli przez Jezusa Chrystusa, przez Boże Słowo, które Boże Słowo w was rodziło, tą wiarę albo będziecie w sobie tłamsić, w końcu zadusicie ją i ją możecie utracić. Brat Marcin czytał, trzymajcie się mocno wyznania. Zaraz niektórzy powiedzieli, że tu chodzi o zielonoświątkowe wyznanie, albo katolickie rzymsko, albo jakieś inne. To w ogóle nie ma o tym mowy. Trzymaj się mocno wyznania, które jest, wynika z prawdy Bożego Słowa. Trzymaj się mocno, miej mocne przekonanie, wiarę, zaufanie temu, co Bóg mówi w swoim świętym Słowie, bo przeciwnik robi wszystko, żeby nasze zaufanie do Słowa upadło, a przez to zaufanie do Boga, aby upadło. I dalej Piotr mówi tak, przez które darowane zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę. A więc on oczekuje, Piotr oczekuje, że chrześcijanin, ten, który został zrodzony z Bożego Słowa przez moc Ducha Świętego, będzie w sposób świadomy, jasny, umacniał swoją wiarę. Będzie ją uzupełniał po to, aby ona stała się rzeczywiście i była mocna, pozostała mocna w najgorszym czasie, najgorszego zamętu, próby czy doświadczenia. Ja się zastanawiam, jak Hiob mógł wytrzymać to wszystko. Ale wiecie, on miał cechy, o których właśnie pisze Piotr. On miał cechy, które pozwoliły mu zachować wiarę w tak ciemnym momencie jego życia, w beznadziejnie wyglądającym momencie jego życia. Kto z nas by zniósł? Nie tylko utratę majątku w jednej chwili, a był najbogatszym albo jednym z najbogatszych ludzi na Dalekim Wschodzie, czy na Bliskim Wschodzie. Ale śmierć 7 dzieci, nieuleczalna choroba, zostawili go wszyscy, nawet żona, przyjaciele, zupełnie sam. I woła do Boga w swoim utrapieniu, a niebo jest jak z brązu nad nim. I nie ma odpowiedzi, co mu pomogło wytrwać wierze w tak trudnym momencie jego życia. Dlatego, że on miał cechy, o których pisze Piotr. Dlatego, że on zwracał uwagę na coś, na co dzisiaj może my, współcześni chrześcijanie, w ogóle się nad tym nie zastanawiamy. Mówimy, ja mam wiarę. A więc ja sobie będę żył lekko, łatwo i przyjemnie. Nie. Nie będziesz tak żył. Z tego powodu nie będziesz żył, że jeżeli masz żywą wiarę, to diabeł zrobi wszystko, żeby ciebie zatrzymać, aby twoja wiara upadła i twoja ufność ku Bogu, żeby upadła. Pamiętaj, jeśli masz żywą wiarę, albo inaczej, mówisz, dlaczego ja przeżywam takie problemy? Ja kocham Boga, ja Mu służę, ja robię wszystko, co najlepsze, dlaczego spadają na mnie, na mój dom takie sytuacje? Powiem ci dlaczego. Gdyby diabeł widział, że nie jesteś dla niego niebezpieczny, dałby ci spokój. Ale to, że on próbuje ciebie zniszczyć,
To, że on próbuje zachwiać twoim zaufaniem do Boga, to chcę ci powiedzieć, moi kochani, jest to jeden z dowodów, świadków na to, że jesteś niebezpieczny. Twoja wiara jest żywa, jest niebezpieczna dla niego. Trzymaj się wyznania. Powiesz, wszystko idzie źle, a Słowo Boże mówi, trzymaj się wyznania. Prawdy Bożego Słowa. Mój Bóg mnie nigdy nie zawiedzie. Może nie wszystko idzie po mojej myśli, ale ja jestem w Bożym ręku. Moje życie jest w Bożym ręku i mój Bóg mnie nie zawiedzie. Amen? Nie poddam się. A więc Piotr mówi, ja odchodzę, kochani. Ale chcę, żeby wasza wiara była umocniona. Jeśli chcecie mieć mocną wiarę, chcecie, żeby ta wiara przetrzymała, była zachowana, tak jak Paweł pięknie mówi, wiarę zachowałem i odłożona mi jest korona, zachowałem wiarę, to do tej wiary albo tą wiarę uzupełnijcie o te cechy, o których on mówi i zróbcie to z całą gorliwością i staraniem, zajmijcie się tym we własnym życiu, żeby do tej wiary dodać, aby być człowiekiem, który zaczyna mieć te właściwe cechy, które uzupełniają jego wiarę i pozwolą jego wierze przejść przez największe doświadczenia i burze. On mówi tutaj o pośpiechu, o gorliwości w tej sprawie i mówi o tym, żebyś zatroszczył się sam o własne życie, o własną wiarę, aby mieć w obfit te cechy, nie marginalnie, nie okazjonalnie, ale on mówi, abyście obfitowali w te cechy. Tak dosłownie mówi ten fragment. Piąty wiersz pierwszego rozdziału. Dołóż wszelkich starań i staraj się w obfitości uzupełnić swoją wiarę. I tutaj wymienia te kapitalne cechy. Kochani, jeszcze raz powiem. On mówi do Piotr pisze do każdego z nas osobiście. Tutaj wymienia te rzeczy, o co powinienem się zatroszczyć, o co powinienem uzupełnić moją wiarę, którą mam dzięki Bożej łasce, dzięki Bożemu Słowu, dzięki Duchowi Świętemu. On mówi, to jest tak ważne, aby ta wiara była uzupełniona, bo ona spowoduje, bo to spowoduje, że będziecie czy osiągniecie rzeczy, które są niezwykle ważne dla zachowania waszego życia. Będziecie duchowo wzrastać. W czwartym wierszu mówi, unikniecie skażenia pożądliwością, jaka dominuje w świecie. Będziecie ludźmi, którzy nie będą bezczynni, bezużyteczni w poznaniu głębszym Pana. To spowoduje, że jeżeli będziesz o te cechy uzupełniał swoją wiarę, Duch Boży otworzy przed tobą jeszcze bardziej głębie słowa i wejdziesz w jeszcze bliższe relacje, głębsze poznanie Pana. A w drugim wierszu przecież on mówi, kiedy poznajesz Pana, takim, jakim On jest, w Jego łasce, mocy, miłości. Nie intelektualnie, jakieś przeświadczenie, ale doświadczasz realnie w wyniku tej relacji z Bogiem i doświadczasz, poznajesz Pana, wtedy coraz bardziej masz świadomość ogromu łaski nad twoim życiem. Tam jest mowa o łasce i o pokoju Bożym, który będzie wypełniał łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Pana. A więc mówi, jeżeli w tym będziecie wzrastać, jeżeli te cechy będą waszym udziałem, będziecie wzrastać w poznaniu, a co za tym idzie, będziecie mieli coraz większą świadomość, jak wielka łaska jest nad wami. Nie tylko będziecie pełni pokoju Bożego, do którego ludzie tęsknią, a często my, chrześcijanie, wierzący ludzie, gubimy ten pokój Boży. A więc unikniesz skażenia. Będziesz miał, nie będziesz bezużyteczny i bezczynny w poznaniu Pana. Unikniesz duchowego zaślepienia i pychy z powodu starego życia.
Więc mówi, kto nie ma tych rzeczy, zapomniał, z czego został wyrwany. Tak tam jest napisane, bo kto ich nie ma? Wiersz 9, kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Oto jeżeli twoja wiara nie będzie w ten sposób umacniana, zapomnisz, z czego Bóg cię wyrwał i może za chwilę zaczniesz myśleć, właściwie to ja nawet nie wiem, z czego On mnie wyrwał, za co ja mu powinienem być taki wdzięczny i tak dalej, i tak dalej. Umocnisz swoje powołanie i wybranie. Tak to jest napisane. Wiersz 10, dlatego bracia, dodam siostry, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. I ostatnia rzecz. Nie tylko będziesz zachowany od upadku, ale będziesz miał szeroko otwarte wejście do wiekuistego Bożego Królestwa. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy może będziesz dochodził, będę dochodził do końca moich dni, będę miał tą świadomość, to będę miał jedno wewnętrzne przekonanie i pokój. Idę na spotkanie z Panem. Nareszcie idę do Tego, którego umiłowała moja dusza. Amen. Idę do Tego, który jest moją miłością, moją tęsknotą. Żydowski autor komentarza, pisząc od strony mesjanicznego Żyda, nawróconego do Chrystusa Żyda, tak pisze taki w swoim komentarzu taką myśl. Wierzący nie mogą być tylko biernymi obserwatorami procesu swego zbawienia i nic nie robią, aby ugruntować swoje powołanie i wybranie, gdyż staną się jałowi i bezowocni. Zwodzą siebie, że są zbawieni. Niech pozwolą Bogu, aby w nich działał, a z naszej strony mamy pielęgnować te wymienione przez apostoła Piotra cechy. On mówi tak, a więc ufaj, wierz Bogu, ale też umacniaj swoją wiarę, uzupełniając ją o te właśnie przymioty i cechy. My wiemy, że z jednej strony jest działanie Bożej łaski i oczekujemy na działanie Boga w naszym życiu. I to jest Jego łaska, ale z drugiej strony my z tym współpracujemy. My chcemy, żeby Bóg działał i my robimy ze swojej strony wszystko, aby Bóg działał w naszym życiu. I aby żyć we właściwy sposób, chodzić we właściwy sposób przed Bogiem. Ja powiedziałem wam, czy musisz czekać na coś szczególnego, żeby zaklaskać czy podnieść ręce? Tak samo jest z naszym życiem. To ty i ja albo kłamiemy, albo nie kłamiemy. Prawda? To nie za nas Bóg to zrobi. To ty i ja podejmujemy takie, a nie inne decyzje. To nie za nas Bóg to zrobi. A więc uzupełnij. I pierwszą rzeczą, którą on tutaj wymienia, to jest arete, męstwo, dzielność, cnota, czystość moralna, dobroć. Różnie to słowo jest tutaj. Ono ma tak wiele znaczeń, dosłownie ma tak wiele znaczeń. A więc uzupełnij swoją wiarę i miej w sobie aretę, dzielność, męstwo, aby stawać po stronie Boga, kiedy to jest od ciebie wymagane, abyś jasno i wyraźnie opowiadał się po stronie Boga poprzez swoje życie, zachowanie, nawet kiedy cię nikt nie widzi. Wierz, że Bóg cię tylko widzi. Kiedy cię nikt nie widzi, ale wiesz, że Bóg cię widzi. Jesteś dzielny, aby grzechowi, aby pożądliwości, aby nieczystości powiedzieć nie. Amen. Uzupełnij swoją wiarę. Wiecie, jeżeli wierzący ludzie, chrześcijanie, zaglądają na rzeczy, których nie powinni zaglądać, czytają rzeczy, oglądają rzeczy, których nie powinni czytać, oglądać, słuchać i chcą być mocni w wierze, to jest naiwnością i głupotą. Po prostu, jeśli chcesz być mocny i gotowy, kiedy On przyjdzie, chcesz być gotowy, musisz zrobić wszystko, aby swoją wiarę uzupełnić o czystość. A cały Kościół niech powie amen. Musisz zrobić wszystko. To ty siebie
to Bóg tobie i mnie każe uciekać od wszelkiego rodzaju wszeteczeństwa, nieczystości, niemoralności. A nie zerknę na moment, na chwilę. Nic się nie stanie. Kochani, stanie się i może się stać, bo to jest kuszenie i wystawianie się na pokusy. Tu jest właściwie w tym mowa o twoim i moim charakterze. Czyli inaczej mówiąc, dołóżcie cnotę, tą dzielność, męstwo, dobroć, prawość. To jest mowa o twoim i moim charakterze. Zadbaj o niego. Uzupełnij swoją wiarę. Właśnie o aretę, o tą cnotę, o to męstwo, o tą dzielność, o prawość w twoim życiu, przejrzystość w twoim życiu. Nie możesz być inny w domu, inny w kościele. To jest właśnie aretę. Jestem w kościele taki, jak jestem w domu. Taki, jak jestem w domu, jestem w kościele. Wiecie, ilu młodych ludzi wyznaje: nie chcę mieć z tym Bogiem nic wspólnego, w którego wierzą moi rodzice, bo w domu jest to i to, a w kościele pokazują zupełnie coś innego. A apostoł Piotr mówi: zadbajcie o aretę, uzupełnijcie wiarę o aretę, o cnotę, o prawość. Nie prowadźcie podwójnego życia. Moi drodzy, spotkałem na mojej drodze, w mojej służbie ludzi, którzy ściskali mnie, błogosławili mnie, oj, dziękowali nawet za mnie, a ledwo się odwrócili, mówili przeciwko mnie. Wiecie, co to jest? To jest brak arety. Ta wiara jest pusta, jest daremna. Jesteś inny, tak naprawdę nie jesteś tym, kim powinieneś być. A Piotr mówi: ja nie chcę, żebyście takie życie prowadzili. Wiecie, żeby czasami nie skłamać, lepiej nic nie powiedzieć. Po co masz kłamać? Prawda? Lepiej przemilczeć. Jeżeli nie jesteś z kogoś zadowolony, to po prostu nie mów mu, że jesteś z niego niezadowolony, jeśli mu nie chcesz powiedzieć. Czasami lepiej nie mówić. Lepiej się modlić o tę osobę. Bóg ma moc ją zmienić, prawda? Ale nie musisz ją chwalić wbrew temu, co uważasz. To jest obłuda. A Piotr mówi: dołóżcie do waszej wiary cnotę, prawość. A później mówi: a do tego dołóżcie poznanie. Poznanie. Chcę wam powiedzieć, kiedy Piotr to pisze, chodzi mu o poznanie wynikające z relacji. Wiecie, to jest tak, jak kiedyś wam opowiadałem taką historię, doświadczenie mrówki ze słoniem. Jak mrówka ze słoniem przechodzili przez most i ten most zaczął się trzepać. I ta mrówka mówi: słoniu, aleśmy potrząsnęli tym mostem. To jest doświadczenie mrówki, kiedy jesteś z Bogiem i doświadczasz Jego siły, Jego mocy, to jest poznanie. Nie teoretyczne, no Bóg jest wszechmogący, tak tu jest, no. Ale nigdzie nie widziałem, nie doświadczyłem Boga wszechmogącego. Ale kiedy zaczynasz doświadczać Boga wszechmogącego, kiedy wołasz w utrapieniu, a On nagle cię wybawia, kiedy On zmienił twoje życie, doświadczasz Boga mocnego. A więc Piotr mówi: wzrastajcie w poznaniu Pana, które wynika nie tylko z czytania Jego słowa, ale doświadczacie mocy tego słowa we własnym życiu. Halleluja. Wiecie, to jest kapitał. Pamiętam po moim nawróceniu, jak tylko kupiłem Nowy Testament i czytam. Pamiętam, siedzę w kuchni, w
w pokoju, mama się tam krząta, ja siedzę i czytam i łzy mi się leją i płaczę nad tym, co czytam. Mówię, Boże, coś Ty ze mną uczynił, jak wspaniałe rzeczy ze mną uczyniłeś. To słowo tak z taką mocą i wyrazistością przemawiało do mnie. Halleluja. Piotr mówi, wzrastajcie w poznaniu, weźcie to słowo. Ale nie tylko wy, próbujcie i doświadczajcie realności i prawdziwości tego słowa. Prawda, Janku? Patrzę na Janka. Janek dzisiaj mniej rozmowny jest, on zawsze mi pomaga. Ale kiedy wołasz do Boga, kiedy Bóg nas wyrywa, kiedy Janek o tym mówił nieraz, jak Bóg go przeprowadzał i wyrywa, doświadczasz realności Boga. Wszyscy tego doświadczamy. A więc pamiętaj, poznanie to zrozumienie tego, co Bóg myśli, jakie są Jego wartości i standardy. I tego chcę się trzymać. Amen. Tego chcę się trzymać. A później Piotr mówi, do tego dołóżcie powściągliwość. Dzisiaj jest już śmiesznym to, co kiedyś robili harcerze, że kształtowali swoją wolę przez samoograniczenia. Mówią, będziemy ćwiczyć jakby samych siebie, nasze pragnienia i tak dalej. A więc o tej godzinie zrobimy to, o tamtej godzinie to, tego nie ruszymy, to zrobimy. Wiecie, jakby sami kontrolowali siebie, swoje emocje, pragnienia. I tu jest to słowo, do waszego poznania dołóżcie powściągliwość. Anglicy to oddali słowem self-control. Czyli moglibyśmy powiedzieć, tu chodzi o nic innego, jak o wstrzemięźliwość, opanowanie, samoograniczenie. Nikt ciebie nie ogranicza, sam ograniczasz siebie, bo wiesz, że to będzie dla ciebie dobre. Tak jak sportowiec ogranicza siebie, z czegoś rezygnuje, aby coś zdobyć, prawda? Narzucają na siebie tak niesamowite rygory ćwiczeń, niewyobrażalne. Po co? Aby zdobyć wieniec przemijający. A Piotr mówi, ale przed wami jest wieniec wieczny, nieprzemijający. Jako chrześcijanie weźcie i zatroszcie się, abyście umieli kontrolować samych siebie. A więc opanuj swoje emocje. Weź je w garść. Nie wybuchaj gniewem od razu. Złość. I tak dalej. Zacznij kontrolować samego siebie, bo Bogu się to nie podoba. Wiesz, że człowiek, który chodzi w gniewie, czyni wiele złego, mówi Salomon. Tak więc potrzebujemy tej powściągliwości. Dlaczego? Bo przed nami jest niezniszczalny wieniec. I muszę się ograniczyć. Czyli inaczej mówiąc, powściągliwość to jest zdolność do przewodzenia samemu sobie. Bądź liderem, dobrym liderem dla samego siebie. Potrzebujemy tej powściągliwości w różnych dziedzinach naszego życia. Jedzenie, picie, spędzenie czasu, środki finansowe. Wszędzie potrzebujemy się kontrolować. A następnie jest wytrwanie i cierpliwość. Starożytni pisarze nazywali to jakby, że to jest ta koronna cnota w pośród wszystkich innych cnot, klejnot, wytrzymałość, wytrwanie. Dosłownie to oznacza cierpliwe wytrwanie w tym, co właściwe, pośród wszelkich niedogodności. Tak jak Hiob. To jest dosłownie to, co, o czym pisze Jakub odnośnie. Pamiętajcie na wytrwałość Hioba. Przeklnij tego Boga w końcu. Żona mówi, przeklnij i umrzyj. Ale nic niewłaściwego nie wyszło z ust Hioba. On się sprzeczał z Bogiem. On dyskutował z Bogiem. On był rozżalony, ale nie pozwolił sobie, aby mówić źle na temat Boga. Kompletnie nie rozumiał tej sytuacji.
Wiecie, co pozwoliło mu taką postawę zachować? Właśnie to, to wytrwanie. To cierpliwe znoszenie przeciwności i pozostanie w tym, co jest właściwe. Wiecie, gdybyśmy takimi w tym wzrastali, gdybyśmy te rzeczy posiadali, kochani, jak mocna i silna byłaby nasza ufność ku Bogu. Bo te rzeczy powodują, że będzie wiara wzrastać, poznanie będzie wzrastać, będzie pokój Boży wzrastać w twoim i w moim sercu. Będziesz miał coraz większą świadomość łaski Pana nad swoim życiem. A więc słuchajcie, my wszyscy musimy się zmieniać. Amen. Musimy się zmieniać. Jest ciągły rozwój. Aż będziemy się stawać podobni do Niego. A później pobożność. Ktoś to nazwał tak pięknie, takim jednym zdaniem. Pobożność to jest życie emanujące Bogiem z nas. Lśniące Bogiem. To jest człowiek, który ma pragnienie Boga. To jest człowiek, który ma miłość ku Bogu i to jest człowiek, który ma bojaźń Bożą. To jest pobożny człowiek. A więc dołóżcie jej pobożność. A na końcu mówi o czymś, o czym wielokrotnie nas Boże Słowo przekonuje. Filadelfia jest pierwsza. Braterska miłość. Wielokrotnie wyzywani jesteśmy nie tylko przez apostoła Jana, ale przez apostoła Pawła, abyśmy się miłowali nawzajem, abyśmy szanowali jeden drugiego, abyśmy w tej miłości, bo jeżeli jest prawdziwa miłość, wtedy nie będziemy źle mówić jeden o drugim, ale będziemy pełni współczucia, troski, dawać zachęty jedni dla drugich. Słuchajcie, on mówi o rzeczach, których my wiemy. On mówi: staraj się to mieć, zrób wszystko, aby tak wyglądało twoje życie, aby te cechy na trwale zadomowiły się w tobie, były częścią ciebie. A wtedy, to co już wcześniej mówiliśmy, całe to błogosławieństwo, które spłynie, i także nie pozwolicie się dać zwieść ludziom, którzy są niewykształceni, niezbyt umocnieni, którzy przekręcają Ewangelię ku własnej zgubie. Nie dacie się temu zwieść, bo będziecie mieli dobry smak, smak prawdy, będziecie znali prawdę, tak jak ona jest objawiona w Bożym Słowie. A więc miejcie braterską miłość. Krótko mówiąc, miejcie ciepłe relacje między sobą, troskę o siebie nawzajem. To znaczy, że jeżeli coś trzeba powiedzieć, a czasami trzeba coś powiedzieć, jeśli coś jest nie tak, to róbcie to z właściwym nastawieniem, z miłością, w pokorze, w łagodności ducha, bo wiedz, że sam upadasz, bo wiedz, że sam musisz pilnować siebie. I na końcu miłość. Najwyższa kwalifikacja pozwalająca poświęcać się dla drugich, która nie patrzy na uczucia, nie patrzy na emocje, nie patrzy na zranienia, ale postanawia miłować nawet wrogów. Jest taki piękny film z czasów II wojny, dotyczący II wojny, żołnierzy pojmanych szkockich przez Japończyków. Droga do zapomnienia, taki tytuł. Polecam. Rzadko, nie wiem, czy kiedykolwiek polecałem, ale maltretowany, bity, torturowany żołnierz szkocki przez japońskich oprawców, żołnierzy przy budowie tej drogi kolejowej w Birmie. Sam dobrowolnie wziął na siebie winę, aby inni jego koledzy uniknęli kary. Po wielu dziesiątkach lat ciągle budzący się z okrzykami w nocy, przeżywający traumę. I dochodzi do czegoś zdumiewającego. Spotyka się z jednym z tych oprawców.
tam właśnie przy tej kolei, kiedy on oprowadza innych zwiedzających. I tam dokonuje się coś najpiękniejszego. Przebaczenie. Jedzie go zabić. A w końcu razem płaczą, obejmują się. To trwa. Jest jedna wizyta, później druga. Obejmują się i jeden, i drugi. Przebaczają. On przebacza temu oprawcy. Ten płacze. Wiecie, niesamowicie poruszające. A do swojej wiary dołóż nie tylko braterską miłość, ale Bożą miłość. Bądźcie gotowi. Bądźcie gotowi, aby miłować nawet tych, którzy was krzywdzą, którzy są złośliwi, którzy nie ustępują, którzy chcą was doprowadzić do zagłady. Wiedz, że masz obrońcę, którym jest Bóg. I On stanie w twojej obronie. Nie musisz się mścić. Zostaw to Bogu. Ale możesz okazać miłość. Jeśli je posiadacie, jeśli je w obfitości posiadacie, to nie dopuści do tego, abyście byli bezczynni, bezużyteczni w dalszym poznawaniu Pana. To sprawi, że nie zachwiejecie się, że będziecie znać prawdę. To sprawi, że będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego królestwa. Moi drodzy, takim Bóg chce nas widzieć. Chcemy powstać, aby przyjść przed Jego oblicze. On mówi to do każdego z nas, ty i ja. On ze swojej strony zrobił wszystko i zrobi wszystko. I udzieli nam łaski. I udziela łaski dzień po dniu. Ale pragnie, żebyśmy nasz wzrok, nasze zainteresowania zwrócili w tym właściwym kierunku. I starali się takie życie prowadzić przed Panem. A wtedy, kochani, taki Kościół jest nie do pokonania. Taki człowiek jest nie do zwyciężenia. Triumfuje, choć ludziom się wydaje, że przegrał. Odnosi całkowity triumf, jak Chrystus na krzyżu. Myśleli, że przegrał. Diabeł myślał, że przegrał. A on zwyciężył. Chcemy przez chwilę się modlić społecznie, później możemy indywidualnie, coś zaśpiewamy. Chcemy być, zbliżyć się do Pana teraz. Jest to wielkie wezwanie przed nami, każdym z nas. Słuchajcie, tu nie ma, że tak powiem, jakiejś wyłączony, ktoś jest wyłączony. Bóg wzywa cały Kościół, każdego z nas indywidualnie, abyśmy uzupełnili naszą wiarę, w ten sposób ją umocnili. Panie, tak dziękujemy Ci, że jesteś naszym Bogiem i Zbawicielem. Ty wiesz, z czym każdy z nas się boryka, Panie. Ale też dziękujemy Ci za to, że Ty zatroszczyłeś się o wszystko, aby nasza wiara była mocna, aby nasze przekonania były silne w Tobie, abyśmy się nie chwiali, Panie, kiedy przychodzą różnego rodzaju burze, zawirowania. Pomóż mnie, Panie. Pomóż każdemu z nas, abyśmy uchwycili Twoje słowo i w tym kierunku zmierzali. Panie, abyśmy mieli tą prawdziwą Twoją miłość, Panie. Kiedy często jesteśmy zranieni, pobici, znieważeni, ale abyśmy umieli być takimi jak Chrystus, który nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy Mu złorzeczono, ale poruczał to wszystko w ręce Ojca. Panie, dziękuję Ci, że Ty przez swoje święte słowo i ducha chcesz nas umocnić. Zapieczętuj to słowo w moim sercu i w naszych sercach. Proszę Ciebie, Duchu Święty, rozjaśniaj to słowo w życiu każdego z nas, abyśmy się stawali mocnymi w wierze. Panie, abyś Ty był uwielbiony. Aby Tobie była oddana wszelka chwała, cześć i błogosławieństwo z naszego życia. I aby inni, patrząc na nasze życie, mogli powiedzieć: Bóg naprawdę jest.
Bądź błogosławiony, Panie. Dziękuję Ci za Twój Kościół na tym miejscu, Panie, za nas. Dziękuję Ci, że nas złączyłeś, połączyłeś więzami Twojej miłości. Mocą Twego Ducha. Działaj w nas. A też pomóż nam, abyśmy, Panie Boże Wszechmogący, zrobili wszystko, aby te cechy były naszym udziałem.